Mamy jedną sprawę przynajmniej wyjaśnioną, że pani wciąż kandyduje w wyborach, bo kilka dni temu pani ogłosiła, że wycofuje się, zawiesza pani kampanię. Dokładnie, dokładnie tak to zabrzmiało i wezwała pani do bojkotu wyborów. Moja wybory nie mogą się odbyć. Ja zawieszam całkowicie swoją kampanię, będę zajmowała się tylko tym, co dotąd, czyli będę realizowała zadania, które stoją przed posłem Rzeczypospolitej. Parzyste mówi jedno, nieparzyste drugie. Ale no, jest charakterystyczne, że zmieniła zdanie oficjalnie po tym, jak parlament zdecydował, że wybory jednak będą w maju, a więc rozumiem, że ten fakt, a zwłaszcza to, że została już w paru sondażach przegoniona przez dawnego koalicjanta, dawnego ministra pracy i polityki społecznej w rządzie, którego było rzecznikiem, czyli pana Kosiniaka-Kamysza, spowodował, że pani Kidawa-Błońska, no cóż, usiłuje wrócić do gry. Ale to nie jest takie przeczenie własnym słowom, no bo sama mówiła, że zawiesza kampanię, że jedyna jej aktywność będzie aktywnością jako posłanki, a nie jako kandydatki na prezydenta. Proszę pamiętać, że pani Małgorzata Kidawa-Błońska, oprócz tego, że jest posłanką, jest też wicemarszałkinią Sejmu i prowadzi cały czas rozmowy, jest dość aktywna w mediach społecznościowych, bo tam również odbywa się dyskusja. Natomiast nie zmienia to faktu, że cały czas apeluje do innych kandydatów, przede wszystkim do prezydenta Andrzeja Dudy, żeby te wybory oczywiście przenieść. Myślę, że pani marszałek Kidawa-Błońska powinna zakończyć ten spektakl i w końcu niech się zdecyduje, bo mam wrażenie, że jest za kandydowaniem, a nawet przeciw kandydowaniu. No to już staje się po prostu męczące i śmieszne. Pogubiła się w swojej kampanii wyborczej. Uważam, że Małgorzata Kidawa-Błońska nie udźwignęła ciężaru, jakim jest start w wyborach prezydenckich i bardzo jej z tego powodu współczuję. Moim zdaniem to wycofanie się z wycofania Małgorzaty Kidawy-Błońskiej pogłębia dezorientację i niepewność wśród wyborców, którzy brali pod uwagę to, żeby na nią ewentualnie głosować. No ja pamiętam z mediów doskonale deklarację pani marszałek Kidawy-Błońskiej, która jasno zapowiedziała, że zawiesza tę kampanię, co wielu polityków i obserwatorów uznało jako pierwszy etap wycofania jej z wyścigu prezydenckiego. No to było w sytuacji, kiedy opozycji wydawało się, że uda się nie przeprowadzić wyborów w terminie majowym. To dlaczego w takim razie zyskuje Władysław Kosiniak-Kamysz? Skoro pan mówi, że nie ma kampanii, no ale ktoś zyskuje. To nie jest tak, że tego drugiego miejsca nie ma po prostu. Jest część kandydatów, która prowadzi, widzę, kampanię wyborczą. Uważam, że patrzą na siebie, na swoje osoby, próbują prowadzić kampanie wyborcze, ale wybory się po prostu nie odbędą 10. Ja nie wierzę w to, że ktoś podejmie taką decyzję i weźmie odpowiedzialność za to. Małgorzata Kidawa-Błońska jest politykiem niewiarygodnym, oszukuje Polaków. Wielokrotnie składała deklarację, że nie prowadzi kampanii wyborczej, a tak de facto tą kampanię prowadzi na całego, nie tylko z mównicy sejmowej, ale również poprzez każdy dzień. Portal TVP Info. Wiesz więcej.